Magnus, witam was w kolemociku z serii Subscribe w Assassin's Creed Odyssey. I słuchajcie, między odcinkami co się wydarzyło, to że ukończyłem sobie prywatnie zadanie polegające na topieniu statku. W związku z czym chciałbym może na początek zmienić sobie żagiel, ale tego nie zrobiłem. No nie widzę, że nie zrobiłem. Miałem Babilończyka, więc będzie Babilończyk ustawiony ponownie. I może pozostałe żagle też są ładne. I spójrzmy, jak jeszcze można by ten statek ulepszyć, bo możliwości są. To szczepy niby kuszą, ale też kuszą salwy strzał. Chociaż, może gdyby też poczekać troszeczkę, bo musimy tego pieniążka jakby nie było zapłacić, a to dużo nam już nie brakuje. Tak czy tak mamy fajną kwotę na ulepszenia. I z całą pewnością będziemy z niej korzystać niebawem. Póki co ja się może wyciszę i popłyniemy sobie właśnie w kierunku Xeni. Dobrze, słuchajcie, więc tak, ten odcinek jest następujący, że chciałbym sobie wykonać zadanie dla Xeni. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych więcej niespodzianek. Zobaczymy. Być może uda się mieć rewanż na jednej z zleceniodawczyń tej od mapy, mianowicie. Chociaż ja jej nie zabijałem tylko dla bezpieczeństwa, ponieważ nie chciałem zablokować ewentualnej linii fabularnej, która by jeszcze mogła się pojawić w ramach choćby zadań pobocznych. W związku z tym uznałem, że aż tak ryzykować nie zamierzam. I też przy okazji pytanie do was. Jakie jest wasze nastawienie wobec tej kobiety, która no raczej nam nie pozostawia zbyt dużego wyboru? Co wy z nią zrobiliście? Poddaję wam komentarze. My jesteśmy już niemalże na miejscu. Znaczy, pomówimy z Xenią. Mam nadzieję, że teraz cię tak pochwali. Gotarzys! That's not what I expected. Gotarzys! I thought I lost you this time. Where is your ship? The rocks around the isle were treacherous. Oh, I'm well aware of his nautical prowess. A goat could sail those waters. Malaka! What's important is that you're alive, brother. Is your brother? It would be easier if he wasn't. What happened to the crew? Those dogs turned on me. If it wasn't for this Mystios, he would be dead. Then you will be rewarded, Mystios. Gotarzys promised a reward. A substantial one, if I remember it right. Pay him, then. Me? But you're the one who... Fine. Come with me, stupid brother. Thank you, Alexios. Family is family, and for his life, I thank you. The mighty not Spartan returns. I don't have the drachmi yet, but I'll return when I do. There's no rush on my part. If you need... Dobrze, czy dało się trochę pieniążka zebrać, ale jeszcze to jest zbyt mało. Tymczasem, słuchajcie, chciałbym jeszcze raz się udać na poszukiwanie Ostrakonu. Bardzo możliwe, że przegapiliśmy jeden szczegół, jeżeli chodzi o jego ewentualną lokalizację. I tak.
Myślimy sobie sprawdzili te budynki, ale nie spojrzeliśmy tutaj. Być może no, tak po prostu się w tym spalanisku i rzeczywiście. Proszę bardzo. Czyli udało się to zdobyć. I zobaczmy w tym układzie, jakie tu jeszcze mamy zadania bojowe do wykonania. To musimy zdobyć na Chaos. Dotrzeć do pomocnika Xeni. On był gdzieś tam, z tego co kojarzę. O właśnie. Już nawet widzimy stosowny znacznik. Więc mam nadzieję, że w ten sposób uzbieramy już brakującą kwotę. Jeżeli chodzi o... właśnie te pieniądze dla Xeni. Yes. I've sunk the ships. I knew I liked you. Xenia will be pleased that her waters are back under her control. Flattery is fine, but I'm here for the bounty. Of course. Dobra, mamy. Udało się uzbierać. Mamy 1530. Brakowało nam 700 stówek, więc... na waciki jeszcze nam zostanie. Więc... Trenia powinna być nieopodal. Zobaczmy, czy Ikaros muszę wypatrzeć. Ciekawości, testujmy to sobie. No, chyba niekoniecznie. Dobra, w tym układzie. Sobie to zadanie oznakuję. I przejdziemy. Ciekawe, co nam powie nasza koleżanka. Mam nadzieję, że będzie nas użyteczna. I że rzeczywiście pokaże, że ma te informacje, że ma stosowną wiedzę, bo jednak zależy nam na tym wewnątrz matkę odnaleźć, tak więc idziemy w górę. I Xenia, lepiej żebyś rzeczywiście coś wiedziała na ten temat, bo mogę być bardzo niezadowolonym misjosem, jeżeli jednak mnie oszukasz. The mighty not Spartan returns. Here, take your drachmi. Nothing feels better than a heavy purse filled with coin. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Yomerini now sails under the name of Finitas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finitas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. Tylko mam nadzieję, że nasza matka w tym momencie nie jest w zakończycieli kosmosa. Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea long ago. In her I saw a better life. In me, she found freedom. Together we own the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. She was part of your crew? For a time. Why did she leave? Much too interested in the politics of war. Waste of a good pirate, if you ask me. I haven't heard from her since she left. Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. Thank you. Home isn't a place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. Czy no, niewątpliwie otrzymaliśmy swoje informacje, ale tak
Uroczono. Czy to rzeczywiście rzuciło wiele światła na dalszą sytuację Alexiosa? Polemizowałbym. Także tak, słuchajcie, mamy chaos załatwiony. Jeżeli chodzi o eksplodę, ale bodajże to mam jeszcze do zdobycia Ostrakon 1. W związku z tym sprawdźmy sobie, jak brzmi tutaj opis. Aha. Brat marmurowego lwa. Półwysep kryjówca Apollina. Teraz pytanie, gdzie jest kryjówka Apollina? Tutaj. Czyli zróbmy sobie szybką podróż. I miejmy nadzieję, że uda się w miarę sprawnie drugi ostrakon znaleźć. Mimo wszystko nie chciałbym tutaj siedzieć zbyt długo. Też kto wie, jak to się potoczy. Spójrzmy sobie może raz jeszcze na odpowiedź. I to jest marmurowy lew. No to mi się kojarzy ten punkt synchronizacyjny przede wszystkim. Ale czy może być coś jeszcze innego? Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym. Chociaż... Nie, no tutaj raczej niczego takiego być nie powinno. Dobra. Ruszajmy więc. Skok. Ach, no, niby miał być skok, ale tak trochę powiem, że wyszło jak wyszło, czyli niespecjalnie, ale... czy na pewno chodziło o to? By sobie w sumie pójść, że tutaj ewentualnie kruka. Bo tutaj to też nie musi oznaczać, czy chodzi tego konkretnego lwa. Być może powinien być gdzieś jakiś jeszcze jeden. Tam niby coś jest. Więc sobie możemy tam na początek się wybrać. Oho. Tak, tak, na pewno. Jak w sobie nie martwym. Orli jeźdźcu, ale... Tak łatwo się nie dam. Jeszcze jakiś dzik się dołączył, w ogóle ten co wziął go. Walnął się, nie przejmuje. A, on ma ognisko ostrza. Dobra, trzeba go więc uważać. Ale w sumie... Aha, bo ten dzik już padł obrażeń żywiołu w tym układzie. No, już. Czwórka. Nie myślę, że raczej łatwo sobie z nim poradzimy, ale... Puśćmy go na tego dzika może. Myślę, że średnio uśmiecha marnować czas. Jednakże wykorzystujmy pierwszą chwilę, w której możemy mieć przewagę nad tym podobno zwierzęciem, jak i najemnikiem. Kurczę, będę być od serca. Dobra, jak chcesz w ten sposób się bawić, to ja bardzo chętnie. Oni coś niebezpiecznego, trochę mogą zakceważyć na początku. Jeszcze bym za to nie zapłacił. Tak, tak, uspokój się, cisza. Już sobie nie dzierżyłem. Skąd te wnioski, kolego? Dobra, czwóreczka. I gościu leży.
A teraz tak, gdzie ustawiłem znacznik, bo oczywiście musiał mi zaginąć, tu go ustawiłem. Ruszajmy więc i prawdopodobnie pójdziemy też na Korynt niebawem, ponieważ tam mamy kolejną sugestię fabularną, więc być może tam spotkamy naszą matkę. Póki to wersja ten i pokrywa się z tym, co wiemy od Archimadesa. W związku z tym to może nie być taki głupi pomysł, żeby się tym właśnie miejscem zająć. Często sobie skojarzyłem, że jest jakaś statua lwa, jakiś posąg, który to między odcinkami sobie właśnie zatopiłem te statki. A w tej okolicy też akurat mi się zdarzyło chwilę popływać i rzeczywiście jakaś statua była. W związku z tym zakładam, że to może być właśnie to miejsce. Kliczka Afrodyty, świetnie. 7 punkcików. No i... możliwe, że to właśnie ten lew jest. Zgadza się, patrzcie. Tym razem mamy bonus do trucizny. Myślę, że w tym momencie mamy już kas oficjalnie ukończone. Więc spójrzmy sobie. Znaleźć dziewczynę. I mamy tutaj też coś na Hipokratesa. Proszę. Właśnie Leonidasa to się zdobi. Nie. Pójdźmy sobie rzeczywiście tutaj Aten Korynti. Jak daleko mamy? Tutaj to jest, czyli z Megary można ruszyć. To by mi znacznie ułatwiło robotę. To myślę, że tak sobie zrobimy, siedzenie Apolla. I ruszamy sobie właśnie z terenu Megary. To jest chyba najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić. Chociaż myślę, że raczej droga do Koryntu nie powinna być specjalnie skomplikowana. Nawet jeżeli coś będzie, to powinniśmy sobie dać radę, a też Phobos myślę, że bardzo chętnie sprostuje sobie kopyta. Zwłaszcza tutaj, że umówmy się, teraz trochę czasu spędziliśmy na morzu, więc dla wyrównania może odbądźmy podróż drogą morską, drogą lądową, a nie morską. Dobra, skocz. No i to jest kilometr ponad. Więc ruszajmy. I mam nadzieję, że Phobos rzeczywiście szybko mnie tam zawiesie. Również słuchajcie, za jakiś czas zrobimy sobie podbój. To co będziemy podbijać, jeszcze zobaczymy. Nic niczego nie chcę obiecywać, ale też właśnie menu na szczycielach chcę zobaczyć, bo tu gdzieś właśnie... ach, Herosi, dobra. Tu się nie dowiemy, kto kim jest, niestety, a szkoda. Padła nazwa Phoenix, więc tak to mnie uderzyło od razu, że być może chodzi o życiela kosmosu. Jeżeli tak, to by to było bardzo niekorzystne. Ale mam nadzieję, że jednak nasza matka do kultu kosmosa nie należy. To jest jeszcze jakiś pytajnik po drodze, widzę. Więc pamiętam, możemy sobie też o to zahaczyć. Zwłaszcza, że... tak, też będzie koherencja tutaj. Przesmyk Posejdona to będzie pole bitwy. Ale w sumie też możemy to później się zawrócić. Też nie będzie problemu z tym. Dobra, wsyłamy do maka. I w drogę. Come on, come on. Pytanie tylko, czy dostaniemy punkty za Korynt, czy te punkty, że otrzymaliśmy. Tutaj chyba poznaliśmy Korynt tylko i wyłącznie przy okazji synchronizacji, ale zobaczymy najwyżej.
Proknarze, że punkciki dostaliśmy już wcześniej też, no umówmy się, robimy tyle tego, że z tym można o takich rzeczach zapomnieć, tak? W związku z tym ruszajmy już obitą drogą. Sisyphos, you should have left Thanatos to it. I tylko jeszcze przypomnę, że mamy do zrobienia Mali i Lokrydę. Ale tam nastawiam się, że może być jeszcze wątek fabularny. Nawet jeżeli chwilowo, ale jednak w związku z tym to będę chciał zrobić sobie, kiedy czas będzie właściwy lub o wiele później. Także mimo tego, że jest to z nas odkryte, jest to na mapce poznane, to ja tam się jeszcze nie spieszę. Tym samym oddawaniem możemy sobie nabić awans, mam wrażenie, ale na to raczej jest mała szansa. Teraz spada jeszcze szansa na to, że jesteśmy bardzo blisko naszego celu. Celu podróży oczywiście. No i proszę, chyba widzimy już miasto. I chyba mam nadzieję znaleźć odpowiedzi. Tutaj niby jakiś cmentarz lub cokolwiek, to by nie było innego. Fajnie to wygląda. Dobra, zsiadaj. I na początek synchronizacja. Przy okazji poziom, więc jednak na początek. Tu wskoczymy. Proszę bardzo. Korinth, the city of pots, prostitutes. Not much else. O Boże, podsumował to miasto. Aleksja, z tym brutalu. Już, gościu, uspokój się, nie pięć się. Tylko do świątyni, halo no. To zabronisz mi. Dobra, tak czy tak? Mamy sekrecję w Koryncie, tutaj naprawdę liczę na świetny widok. Jeżeli chodzi o tylko naszą nagrodę za dotarcie tutaj. A, w sensie anonimowy. A, teraz sekundkę przestanę mnie szukać. Też nie ma problemu. W związku z tym, poczekajmy to sobie. I już jest dostępna synchronizacja. Dobrze, więc skok wiady. Spójrzmy sobie, jak to tutaj wygląda na terenie tego miasta. Jest to dość duże miasto, nie da się ukryć. Ale aktywności jest to wiele mniej niż na terenie Aten. Tak, czy też w sumie jest to rozmiarowo dość duży rejon. Ale to w żadnym wypadku nie przeszkadza, zwłaszcza, że tutaj mamy w pobliżu Argos. Argolidę, która jest równie potężną prowincją. Za tym idzie. Mamy też blisko do Czciciela i do Hipokratesa, jak się można było dowiedzieć. Także ruszajmy sobie w tym kierunku. I tu ogólnie do Spierciel będziemy czynić w odcinkach już kolejnych, ponieważ w tym nie zdążymy. No jest to teraz tylko dojść tylko i wyłącznie na znacznik i w tym razie możemy zakończyć sobie odcinek, ponieważ tutaj myślę, że raczej nie ma o czym mówić. Udało nam się ukończyć chaos i dotrzeć właśnie do Koryntu. Także moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka. Tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch i uspokajam spokojnie. Wszystko oczywiście sobie ładnie wyczyścimy. To, że tutaj po prostu przejechaliśmy bez niczego, to było spowodowane tylko i wyłącznie tym, że chciałem jak najszybciej się dostać do Koryntu. Tu jeszcze widzę lokację podwodną, więc się tym też zajmiemy. I będziemy zmierzać, oczywiście zgodnie z wątkiem głównym, przez Argolidę i pozostałe lokacje. To jest potężna, o matko. Tak więc następnego, trzymajcie się, pa pa!